Jak zarabiać pieniądze w wakacje? To pytanie zadaje sobie bardzo wiele osób, które mają przed sobą kilka tygodni odpoczynku od szkoły czy też studiów. W dzisiejszym wideo pokażę Wam aż 7 sprawdzonych pomysłów na zarabianie właśnie w tym czasie. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Pomysłów na zarabianie w wakacje jest naprawdę sporo i lista, którą Wam dziś pokażę, nie jest wcale zamknięta. Wręcz przeciwnie, daję Wam jedynie kilka sugestii na to, jak możecie zarobić pieniądze w wakacje. Istnieje jednak znacznie więcej sposobów. Wystarczy jedynie mieć otwarte oczy i po prostu patrzeć na to, co dzieje się wokół nas. Dostrzeżcie problemy, zastanówcie się, jak je rozwiązać i zacznijcie działać. Oto sprawdzony sposób na zarabianie pieniędzy nie tylko w wakacje, ale również na pełny etat. Potraktujcie więc Waszą wakacyjną przygodę jako ważną lekcję życiową, z której warto wyciągnąć wnioski. Zachęcam każdego do spróbowania swoich sił w wakacyjnej pracy, nawet kiedy nie potrzebujecie pieniędzy. Uwierzcie mi na słowo, że ta praca da Wam coś znacznie cenniejszego niż pieniądze. Bez zbędnego już przedłużenia, zaczynamy! Pierwszym pomysłem na to, jak zarobić w wakacje, są szeroko pojęte prace ogrodnicze. Najpopularniejsze jest oczywiście koszenie trawników, ale na tym nie kończy się zakres prac, jakie możemy wykonywać. Coraz więcej osób posiada rozległe ogrody, w których należy przeprowadzać wiele prac, a lato jest porą, w której pracy jest najwięcej. Przycinanie żywopłotów, plewienie czy nasadzanie nowych kwiatów, prac w ogrodzie jest naprawdę masa i jeżeli tylko macie chęci do pracy, możecie z powodzeniem zarobić całkiem ciekawe pieniądze na tego typu zajęciu. Wystarczy, że rozwiesicie w swojej okolicy kartki z ogłoszeniem, w którym oferujecie swoje usługi, a będziecie zdziwieni ilością telefonów, które będą do Was dzwonić. Drugim pomysłem na to, jak zarobić pieniądze w wakacje, a który jest nieco powiązany z tym pierwszym, jest zbiór owoców. Lato to również pora zbiorów truskawek, malin, czereśni, wiśni, agrestu i innych owoców. Rolnicy potrzebują rąk do pracy i z chęcią zatrudnią każdego, kto zechce im pomóc w zbiorach. Ten typ pracy jest o tyle ciekawy, że zazwyczaj pracujemy na akord, czyli w myśl zasady, im więcej zbierzesz, tym więcej zarobisz. Możecie więc pracować od świtu do zmierzchu lub jedynie kilka godzin dziennie, w zależności od tego, ile chcecie poświęcić czasu na zarobek. Trzecim pomysłem na to, jak zarobić pieniądze w wakacje, jest opieka nad dziećmi. Jeżeli świeże powietrze i zapach skoszonej trawy nie są tym, co kochacie najbardziej na świecie, może ten sposób Wam się spodoba. Opieka nad dziećmi to zajęcie odpowiedzialne, ale i też bardzo dobrze płatne. Wakacje, przedszkola i szkoły podstawowe zostają czasowo zamknięte i rodzice tysięcy dzieci nie wiedzą, co mają zrobić ze swoimi pociechami. Tutaj pojawiamy się my i w bohaterski sposób wybawiamy ich z opresji. Jeżeli więc macie młodsze rodzeństwo lub mieliście kiedyś doświadczenie w opiece nad dziećmi, śmiało możecie poszukać ogłoszeń, które niczym grzyby po deszczu pojawiają się w sieci w okresie wakacyjnym. Czwartym pomysłem, który jest nieco podobny do poprzedniego, jest pomoc osobom starszym. Seniorowie mają kłopoty z wykonywaniem wielu prac, które dla nas wydają się banalne. Zrobienie większych zakupów, przyniesienie opału do kotłowni, posprzątanie mieszkania czy pielęgnacja sporego ogrodu. Każda osoba starsza ma inne wyzwanie, z którym często sobie nie radzi. Wystarczy więc rozejrzeć się dookoła i zapytać, czy to znajomych, czy też osoby starsze, czy nie znają kogoś, komu przydałaby się pomoc. Często gęsto może okazać się, że praca w wakacje znajduje się tuż pod naszym nosem. Pamiętajcie, kto pyta, ten nie błądzi. Okej, mieliśmy dzieci, emerytów, teraz czas na psy. Piątym pomysłem na zarabianie pieniędzy w wakacje jest właśnie wyprowadzanie psów. Dla wielu osób poranne wstawanie i wyprowadzanie swojego czworonoga jest prawdziwym koszmarem i z chęcią zapłacą komuś za to, że będą mogli zrzucić z siebie ten przykry obowiązek. My zaś możemy zarobić nieco grosza. Mało tego, jeżeli będziemy spisywać się profesjonalnie i na przykład pokazywać właścicielowi, jaki dystans pokonaliśmy z pieskiem za pomocą aplikacji, może szybko okazać się, że będziemy mieli więcej osób chętnych na nasze usługi. Grunt to w każdej profesji pozostawać maksymalnie profesjonalistą. Mieliśmy naprawdę szerokie spektrum pracy, jakie możemy wykonywać w wakacje. Co jednak, kiedy żadne z nich nie spełnia Waszych oczekiwań,
No cóż, może pomysł numer 6 przypadnie Wam do gustu. Handel w myśl zasady kup tanio i sprzedaj drogo to zajęcie, które doprowadziło tysiące osób do zamożności. My również możemy dorobić nieco grosza do naszego budżetu. Sprzedawać możemy tak naprawdę wszystko, zaczynając od niepotrzebnych rzeczy, które zalegają na dnie naszej szafy, poprzez rękodzieło, które sami wykonujemy, kończąc na roślinach czy też zwierzętach. Handel w sieci kwitnie i coraz więcej osób kupuje właśnie za pośrednictwem internetu. Warto więc zastanowić się, czym się interesuję i czy moja pasja bądź jej owoce nie mogą zostać sprzedane w sieci. Dla przykładu, ktoś, kto hoduje patyczaki, może je sprzedawać, ktoś, kto maluje, może wystawić na aukcję jedno ze swoich dzieł, a jeszcze ktoś inny może wyszukiwać ubrania na internecie, przerabiać je i sprzedawać za wielokrotność tego, za co je kupił. Pomysłów są tysiące, wystarczy jedynie chwilę pomyśleć. Oczywiście, teraz wielu z Was może powiedzieć: ej, chwileczkę, a co z podatkami? Przecież trzeba odprowadzać podatek. A co jeśli smutni panowie z UKS-u przyjdą do mnie i wlepią mi ogromny mandat za moje poczynania i zamiast zarobić, to stracę? Muszę założyć firmę, a to trudne i kosztowne. Nie, na pewno to nie jest dla mnie. Spokojnie. Już wszystko tłumaczę. Nie musimy wcale od razu zakładać własnej firmy. Dzięki działalności nierejestrowej możemy co miesiąc dorobić sobie połowę najniższej krajowej, czyli na chwilę obecną 1400 zł bez potrzeby zakładania firmy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w innym z moich materiałów, który właśnie ukazał Wam się u góry ekranu. Siódmym pomysłem na to, jak zarobić wakacje, jest rozwój własnych zainteresowań. Ktoś, kto lubi majsterkować, może na wakacjach nawet za darmo pomagać w warsztacie samochodowym. Dziewczyny mogą pójść do salonu kosmetycznego lub fryzjera, a jeszcze ktoś inny może pojechać do dziadka lub wujka, który zajmuje się czymś, co Was interesuje. Będąc na miejscu, nawet kiedy nie zarabiacie pieniędzy, zdobywacie coś znacznie cenniejszego. Umiejętności, które w przyszłości mogą pomóc Wam w znalezieniu pracy i zarobieniu pieniędzy. Nie bójcie się więc zapytać rodziny czy znajomych, czy nie potrzebują kogoś do pomocy. Uwierzcie mi na słowo, to zaprocentuje. W dzisiejszym wideo poznaliśmy 7 ciekawych pomysłów na zarabianie pieniędzy w wakacje. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość i skłoniło do podjęcia pracy w czasie odpoczynku. Raz jeszcze podkreślam, że nawet kiedy pieniądze nie są Wam potrzebne, warto produktywnie zagospodarować swój czas i nie spędzać go jedynie na graniu na PlayStation czy też przeglądaniu po raz setny swoich social mediów. Życzę Wam wszystkim wspaniałych wakacji. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.